Dzień dobry Państwu. 57 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oficjalnie już jest zakończony. Zakończył się tak naprawdę dwa dni temu, ale jeszcze w Opolu trwa wielkie sprzątanie pofestiwalowe, ponieważ festiwal w tym roku był bardzo interesujący ze względu na towarzyszące imprezy. Wyjątkowo ogromna scena widza na rynku. Mnóstwo dodatkowych wydarzeń, sześć dodatkowych nowych gwiazd zostało odsłoniętych w Alei Gwiazd w Opolu. O tym wszystkim będę rozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi: pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, i pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Opola. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od tych imprez towarzyszących, ponieważ one rozpoczęły się tak naprawdę już tydzień wcześniej, już tydzień wcześniej były przygotowania. Wyjątkowo rozbudowana strefa widza, czyli alternatywa dla tych wszystkich, którzy ze względu na ograniczenia covidowskie nie mogli kupić biletów. Nowy mural i mnóstwo innych atrakcji. Jak to wyglądało? E, tak, to był dla nas bardzo pracowity tydzień nie ukrywam. Mnóstwo różnego rodzaju projektów towarzyszących. W tym takich, które do tej pory nie były jeszcze realizowane w ramach festiwalu. Mam tu na myśli nowy, zupełnie projekt artystyczny, muzycznych murali. Pierwszy taki mural, poświęcony wybitnej artystce, piosenkarce, zmarłej tragicznie Annie Jantar, pojawił się w Opolu na Starym Mieście. I w czwartek, w obecności córki artystki, pani Natalii Kukulskiej, odsłoniliśmy ten mural. W tym wydarzeniu uczestniczył również autor samego muralu, pan Bruno Neuhammer, artysta plastyk, wcześniej zaprojektował chociażby mural kory czy Niemena. Bardzo muszę przyznać, wzruszające doświadczenie dla nas wszystkich. Ten odbiór muralu był bardzo, bardzo pozytywny. Mural zdobi już miasto Opole i jest taką zapowiedzią cyklu murali muzycznych, które Będą co roku pojawiać się w naszym mieście i będą poświęcone najwybitniejszym artystom związanym z polskim festiwalem. A jak z tą strefą widza? Dużo atrakcji w strefie widza, instalacje muzyczne, z których można było korzystać. Jak to wyglądało? Przebojem okazała się instalacja muzyczna. To był nasz autorski pomysł. Tutaj Przypomnijmy, na czym on polega. Polegał na tym, że 13 utworów związanych z polskim festiwalem które były zaaranżowane na poszczególne instrumenty muzyczne. E, mieszkańcy, uczestnicy tych wydarzeń około festiwalowych podchodzili do konkretnych instrumentów, przyciskali przycisk, guzik, i następnie rozlegała się muzyka, e, której melodia była podzielona na poszczególne instrumenty, tworząc w ten jeden wielki przebojowy zespół chociażby zespół zarządu miasta Opola, który również wystąpił właśnie na opolskim rynku w rytm opolskich przebojów. Ta instalacja była oblegana. Przez cały weekend. Bardzo nas to cieszy, ale nie była to jedyna atrakcja. Na placu Wolności pojawił się również duży podświetlany napis przebojowy Opole, nawiązujący wprost do hasła promocyjnego miasta, a w rynku zagościła strefa widza z olbrzymią sceną, pięknie podświetloną wieczorem. I dwa koncerty. I dwa koncerty. Koncert właśnie poświęcony Annie Jantar i drugi koncert realizowany wspólnie z Telewizją Polską, Opolska Rewia Gwiazd. Można było spotkać około 10 gwiazd artystów związanych z festiwalem, takich jak Skaldowie czy zespół Kombi. Wieczorem można było zobaczyć na żywo koncerty w amfiteatrze. Ale można było również spotkać się z artystami opolskiego festiwalu, w kawiarence z gwiazdami. No właśnie, to jest pierwszy raz wprowadzone w tym roku. Właśnie, projekt jest realizowany już od kilku lat we współpracy z Muzeum Polskiej Posenki. Natomiast ta skala tegoroczna, pomimo tych ograniczeń związanych z COVID-19, był, była dużo większa. Bardzo się cieszymy, że ten projekt się rozwija i coraz więcej artystów, którzy występują na deskach amfiteatru, przychodzi tutaj na rynek i bierze udział w spotkaniach na żywo z mieszkańcami myślę, że jest to fenomenalne doświadczenie, brakowało kiedyś takiego bezpośredniego, bezpośredniego kontaktu. kontaktu i mieszkańcy bardzo narzekali na to, że to nie są już te dawne festiwale, gdzie można było w ciągu tygodnia spotkać artystów na mieście. Teraz jest to możliwe. No i oczywiście nowa specjalna kropka, nowe wydanie Opolej Kropka, to jest wydanie festiwalowe, gdzie również bardzo ciekawy wywiad właśnie z Natalią Kukulską. Co jeszcze w tej kropce i czy jest jeszcze osiągalna do tego, żeby ją dostać na mieście? Tak, kropka znajduje się na mieście w specjalnie przygotowanych ekspozytorach, chociażby w galeriach handlowych. Bardzo dużo tych egzemplarzy zostało tam właśnie. Na czas festiwalu dostarczone. Znajdziecie tam Państwo i wywiady z Natalią Kukulską, cały program tego, co można było spotkać tutaj na mieście w ramach festiwalu, ale jest wiele tematów niezwiązanych bezpośrednio z festiwalem, a z tym, co dzieje się w mieście, chociażby przegląd miejskich inwestycji, na jakim są etapie, zaproszenia do oglądania pięknej łąki kwietnej, która pojawiła się na placu Kopernika, a także specjalny konkurs, w którym do wygrania są. Słoiczki z miodem z pasieki z centrum Opola. Nie wszyscy z Państwa pewnie wiedzą, że taka pasieka znajduje się na jednej z kamienicy, tutaj na starym mieście. Na dachu. Na dachu, tak, jednej z kamienic. Wyprodukowaliśmy specjalną, limitowaną serię słoiczków z pysznym miodem z serca Opola. Te miody są do wygrania właśnie w Czyli miejscu. warto sięgnąć po opole i kropka, po ostatnie najnowsze wydanie. Przejdźmy teraz do samego festiwalu. Najważniejszym wydarzeniem poza koncertami było pojawienie się nowych aż sześciu gwiazd, w alei Gwiazd. Jakie to, jakim gwiazdom one są poświęcone i jaki udział miało w tym miasto? Ja może też przewrotnie rozpocznę od wydarzenia może nie do końca festiwalowego, ale którym rozpoczęliśmy, mianowicie do pokazania i zaprezentowania naszego miejskiego teledysku z okazji 30-lecia samorządu. Świetnie się to wpisało w festiwalowy muzyczny klimat i też wzbudziło duże zainteresowanie opolan. No nie ma lepszego momentu niż Festiwal piosenki Oczywiście. polskiej, żeby zapromować, że my jako miasto też śpiewamy. Oczywiście. Natomiast osobiście też jestem y, bardzo dumna z tego, że udało się odsłonić spośród y, oczywiście wszystkich sześciu gwiazd gwiazdę wyjątkową, bo gwiazdy foga, czyli ikony polskiej piosenki, polskiej muzyki artystę niewątpliwie y, również związanego z y, opolskim festiwalem. Tym bardziej, że w naszym muzeum polskiej piosenki już od lutego można oglądać wystawę przepiękną czasową wystawę, chyba największą do tej pory wystawę w Polsce poświęconą temu artyście. Oprócz oczywiście gwiazdy Mieczysława Foga, którą odsłonił jego prawnuk Michał Fok, odsłoniliśmy gwiazdy Jarosława Kukulskiego, również w w smutną rocznicę, dziesiątą rocznicę śmierci kompozytora, jednak dla nas również bardzo, bardzo ważną tą gwiazdę odsłaniała pani Natalia Kukulska i również syn pan Piotr Kukulski. Poza tym kolejna gwiazda to była gwiazda oczywiście pani Anny jurk która w tym roku obchodzi 35-lecie swojej pracy artystycznej, a także gwiazdę pani Izabeli Trojanowskiej. Swoją gwiazdę odsłonił również pan Rafał Bryndal i została odsłonięta gwiazda artysty, który swoje triumfy święcił w latach 60. i 70. podczas festiwalu, Jacka Lecha. O to zabiegał również fanklub artysty. I to też cieszy, że właśnie takie gwiazdy, które Czasami być może są już zapomniane, są przez nas tutaj i przez Fundację Polskiej Piosenki y, przypominane. I to wydarzenie, tak samo jak już kolega wspomniał, wzbudziło duże zainteresowanie Opolan, mediów oczywiście, ale y, te wszystkie gwiazdy pojawiły się na polskim rynku. Y, była to piękna uroczystość, pogodę również mieliśmy zamówioną, nie festiwalową. Y, I przy pięknym słońcu towarzyszył oczywiście odsłonięciu gwiazd y, nierozerwalnie z tą imprezą związany Chór Akademicki Politechniki Opolskiej, pod dyrekcją pani Ludmiły Wojciech Zawackiej, który przypomniał piękne aranżacje utworów wszystkich, wszystkich gwiazd, więc było to naprawdę piękne wydarzenie. I również Opolanie czekali już na autografy, a przede wszystkim na zrobienie sobie selfie z gwiazdami. No, to jest na pewno wspaniałe wydarzenie w naszym życiu, w życiu naszego miasta. Te wszystkie gwiazdy można oglądać na Alei Gwiazd, one zostały wymurowane, już zostaną z nami na zawsze. Natomiast sam festiwal, Opole to Zawsze uczestniczy w dwóch konkretnie koncertach. To jest bardzo namacalne, bo chodzi o nagrody: debiuty i premiery. Jak to wyglądało w tym roku? Tak, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć od trzech lat w pracach Rady Artystycznej naszego polskiego festiwalu i wspólnie oczywiście tu z dziennikarzami muzycznymi, z osobami związanymi z festiwalem, z panem dyrektorem Jarosławem Wasikiem, wybierać uczestników obu tych legendarnych już konkursów. Dlatego, że debiuty, no, cieszymy się, że w tym konkursie przede wszystkim już od trzech lat wykonawcy młodzi wykonują piosenki polskie, które nie są coverami. Powinny posiadać oryginalny tekst, oryginalną muzykę i to jest ta wartość dodana, kreująca nowe polskie piosenki, nowych polskich artystów. Tutaj mieliśmy do czynienia z taką bardzo też wzruszającą uroczystością i swoje triumfy podczas debiutów święcił laureat Festiwalu Zaczarowanej Piosenki z Krakowa, Kamil Czeszel, którego piosenka zresztą pod e, znamiennym tytułem Burze wywołała dosłowną burzę emocji w Amfiteatrze. Wszyscy e, tutaj, przede wszystkim widzowie, przyjęli ją e, przyjęli ją na z owacjami. I ta piosenka rzeczywiście wygrała e, w głosowaniu jury. E, wygrała naszą opolską Karolinkę, Nagrodę Prezydenta Miasta Opola, która e, jest nierozerwalnie związana z historią festiwalu. Jest to najstarsza nagroda tak naprawdę, bo była przyznawana od początku festiwalu. E, jeżeli chodzi o samą statuetkę, to tak jak jak pamiętamy, zaprojektował pierwszą karolinkę pan Marian Nowak, była zrobiona, wykonana z miedzi, natomiast ta e, smukła, e, piękna. E, Porcelanowa Karolinka, którą teraz wręczamy, i autorką jest pani Krystyna Wieja, teraz wykonuje jej córka. I myślę, że ona wzbudza, oczywiście, oprócz nagrody finansowej, bardzo wielkie emocje. A premiery? Premiery były również bardzo ciekawe, tym bardziej, że w tym roku wspólnie tu z telewizją polską zaproponowaliśmy zmiany w regulaminie i w konkursie premier mogły być zgłoszone piosenki, które nie były publikowane. Przy, przed 30 kwietnia tego roku. Czyli my obradowaliśmy w lipcu, więc już trochę piosenek było, yy, ukazywało się na antenach, czy radia, czy w internecie. Yy, okazało się, że do tego konkursu stanęli, yy, stanęło bardzo wielu znanych artystów polskich. Yy, zresztą laureatką i również nagrody publiczności, nagrody Karola Musioła, bardzo ważnej nagrody przyznawanej przez miasto Opole i statuetką Karolinki odebrała pani Stanisława Celińska, kto, co również było bardzo wzruszające, gdyż dokładnie 50 Lat wcześniej debiutowała na deskach opolskiego amfiteatru. Wiele gwiazd debiutowało na deskach opolskiego amfiteatru i w debiutach. A choćby właśnie Justyna Steczkowska, która zrobiła wspaniały show w pierwszy i drugi dzień festiwalu. A Wam jakie koncerty, jakie występy najbardziej się podobały? Mhm. Ehm, jeden ulubiony. Jeden, jeden ulubiony. Ja myślę, że najbardziej wzruszający dla mnie moment. To jest ten moment, kiedy na scenie pojawiła się Natalia Kukulska i wspominała swoich rodziców, Annę Jantar i Jarosława Kukulskiego. Piękne wykonanie piosenki i ciekawy pomysł na to, w jaki sposób nawiązać do tej historii. Cała aranżacja. Tutaj nie mogę się już powtórzyć, bo rzeczywiście również ta, te wzruszające momenty z Natalią Kukulską były dla mnie bardzo przejmujące, ale także wielkie wrażenie wywarł na mnie koncert Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza w 45. rocznicę i wspólnej pracy twórczej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszyscy powiedzą, może też krytycy festiwalu, że to już było, że Alicja Majewska dosyć często występuje na dyskach Amfiteatru. Jest to jednak tak wielka klasa sama w sobie, tak piękne teksty, tak piękna muzyka. Wydaje mi się, że Powinniśmy to promować zarówno wśród publiczności związanej z festiwalem, jak i tej młodej, pokazywać, jaką wartość mają teksty i wspaniałe kompozycje naszych największych gwiazd polskiej piosenki. Natomiast dodam, jeżeli mogę, że jestem pod dużym wrażeniem, jak zwykle, koncertu alternatywnego. Myślę, że ten koncert jest bardzo potrzebny opolskiemu festiwalowi. Koncert z nieco innymi artystami prezentującymi inne style muzyczne niż te które najczęściej Ten poniedziałkowy. Mamy. Ten poniedziałkowy i też z inną publicznością, dużo młodszą, nastawioną właśnie na muzykę hip-hopową, alternatywną. Wystąpiły takie zespoły jak Merys Polski, jak Grupson jak Eldo i naprawdę ten koncert daje radę, więc bardzo się cieszymy i liczymy na to, że ten projekt będzie rozwijany w kolejnych latach. Dziękuję serdecznie. Bardzo dużo się działo w Opolu, w Opolu festiwalowym, mimo że pomimo tego, że festiwal był przesunięty z czerwca na wrzesień, pogoda oczywiście była troszeczkę mieszana, ale atrakcji nie brakowało. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku festiwal już o normalnej porze w zwykłym terminie, czyli czerwcowym, odbędzie się znowu i atrakcji również nie zabraknie. Dziękuję serdecznie. bardzo.